Seminarium to nie fabryka produkująca księży, ale miejsce, gdzie młodzi mężczyźni stają się żołnierzami Chrystusa. Wieczór pod Koloratką w Radiu Fiat. Zapraszają rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz klerycy. Ze mną w studiu są dzisiaj klerycy Mateusz Golis i Sebastian Kosecki z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zawsze mi się niezmiennie te zgodne wasze chóry podobają i niech tak pozostanie na zawsze. O nawróceniu dzisiaj będziemy rozmawiać i chciałabym porozmawiać o nawróceniu, a raczej nawracaniu się przez całe życie, ale najpierw chciałam was z takiej prywatnej historii nawrócenia wypytać, bo myślę, że w życiu każdego z was taki moment szczególnej świadomości wiary, szczególnej świadomości tego, kim jest Bóg i kim jest dla was Jezus Chrystus, nastąpił. Mateusz. No, to u mnie było tak dosyć specyficznie. Zawsze mieszkałem, przede wszystkim mieszkałem blisko kościoła. No i wiesz, ale to może być dobrze i źle. Tak, oczywiście. Było dobrze. W moim przypadku było to neutralnie. Z racji tego, że
Chodziłem do kościoła, ale to wiara nie była jakoś pogłębiona. Była taka płytka religijność. Bardziej obrzędowa? Zgadza się. Myślę, że tak. Przełom nastąpił blisko już 3 lata temu, tak, można tak powiedzieć. Jesteś na drugim roku, powiedzmy. Tak, jeżeli chodzi o seminarium. Dokładnie. I to było 3 lata temu, takie głębsze. Bo tak powolutku zacząłem się nawracać tak gdzieś 4 lata temu. Ale taki przełomowy moment miał miejsce 3 lata temu. Mhm. Pamiętasz, co było takim przełomowym momentem? Czy to było jakieś wydarzenie? Czy to była jakaś myśl? Czy po prostu coś, co jednak działo się przez całe życie, wydało owoc? Myślę, że Pan Bóg jakoś przez całe życie przygotował mnie do jednej takiej szczególnej chwili. A ty żyłeś w nieświadomości. Tak. Że jesteś przygotowywany. Pan Bóg pisze scenariusze takie długofalowe. To jest taka tykająca bomba, czekająca, aż wybuchnie. No ale wiesz, że mamy szczególną taką zdolność, żeby te scenariusze po swojemu poprawiać. Oczywiście. Niestety. No, niestety jesteśmy tylko ludźmi i piszemy też egoistyczne scenariusze, ale myślę, że jeżeli tak w ciszy serca posłuchamy, przypatrzymy się w to wszystko. To pozwolimy. Pozwolimy Panu Bogu tam zajrzeć, to myślę, że... No to jak to się stało, że usłyszałeś? Znaczy, usłyszeć na pewno usłyszałem... Pytam o nawrócenie, nie o powołanie. Dobrze. To... Na razie. To przede wszystkim ludzie, którzy mówili mi o Panu Bogu, dużo, bardzo mocno na mnie wpłynęli. Oraz taki kontrast. Mieszkam blisko kościoła, no i miałem tak jakby do wyboru. U mnie z okna widać z jednej strony katedrę, a z drugiej strony galerię jurajską. To był taki też wybór, co wybieram. Czy świat pędzący konsumpcyjnie, czy raczej może ciszę serca, to kim jestem naprawdę w sercu. Bo w sercu rozgrywa się spotkanie z Panem Bogiem. I te wszystkie treści, które do mnie wpływały od moich bliskich, znajomych, odnośnie Pana Boga, pokazujące, jaki On jest. Myślę, że w taki szczególny sposób wyszły na wierzch w momencie takiego namysłu. Co wybieram? Czy wybieram szczęście, które daje świat, czy wybieram szczęście, które daje Pan Bóg? Jesteś młodym człowiekiem, muszę ci przerwać w tym momencie. Jesteś młodym człowiekiem i żeby w ogóle usłyszeć takie pytanie, żeby je sobie zadać, to trzeba się zatrzymać. Nie każdy sobie takie pytanie zadaje. No, u was jest sprawa, wydawałoby się prostsza, bo jesteście w seminarium, więc taki moment musiał nastąpić, ale przecież masz znajomych w swoim wieku i nie wszyscy tą drogą, w ogóle Bożą drogą idą. Zgadza się, ale tak... Poczułem w sercu, że chcę chwilowo wyciszyć się. To znaczy, miałem wakacje, miałem troszkę więcej czasu i postanowiłem, że nie poświęcę tego czasu na imprezy jakieś czy coś, tylko po prostu w pewnym momencie zamknę się tak w czterech ścianach, powiedzmy na 2-3 dni. Zrobiłeś sobie takie prywatne rekolekcje sam ze sobą i z Bogiem. Zgadza się. Mniej rozważań, więcej ciszy. I to myślę, że... Przyniosło taki owoc. Tak. Była to taka przełomowy moment. Od tego się wszystko zaczęło, mógłbym tak powiedzieć. O powołaniu też w kontekście nawrócenia albo też nawracania się za chwileczkę porozmawiamy. A teraz Sebastian, twoja historia, twoje nawrócenie. Jak to pamiętasz? Jak tym żyjesz? W moim przypadku wydaje mi się, że było, znaczy na pewno było trochę inaczej niż Mateusza. Wydaje mi się, że bez takiego jakiegoś większego, konkretnego momentu nawrócenia, bo ogólnie moje życie przed, załóżmy nazwijmy to, momentem nawrócenia, jakoś szczególnie nie różniło od tego, co jest teraz. Wydaje mi się, że bardziej... Ale przyszła ta świadomość, taka szczególna świadomość, bo ja o to pytam. Właśnie był taki moment, nie to, że odwróciłem się może jakiegoś złego środowiska, bo raczej zawsze byłem, przez cały czas byłem przy kościele, ale przyszedł taki zawsze moment... Zawsze byłeś grzeczny. No, tak, tutaj, można tak powiedzieć. Do pewnego stopnia. Dokładnie. Ale przyszedł pewien taki czas, kiedy wydaje mi się, że to było moje nawrócenie, kiedy uświadomiłem sobie, że jest Bóg, że On istnieje. Nie, mało tego, że nie tylko, że istnieje, to jeszcze mnie kocha. I wydaje mi się, że to był taki moment przełomowy. I coś trzeba z tym zrobić. Tak, no właśnie. Odpowiedzieć w jakiś sposób. Tak, chociaż wtedy to nie było jeszcze w ogóle seminarium, bo w ogóle wtedy jeszcze to nie myślałem. Wiesz, ale odpowiedzi mogą być różne, bo też Bóg do różnych rzeczy woła, czy też powołuje. Tak, tak, dokładnie. A wtedy była taka fascynacja, mi się wydaje, że w ogóle wow, że Bóg jest coś, no że będę miał genialne życie, bo skoro Bóg jest i On mnie kocha, no to przygotował dla mnie coś specjalnego. No i od tego się wszystko zaczęło. A jaki jest wasz kontekst rodzinny? To znaczy, czy mieliście takie wzorce w swoich domach, gdzieś w swoich środowiskach? No to ja może się podzielę, że... Mateusz. Przede wszystkim starsza siostra, która jest wspaniałym świadectwem człowieka żyjącego wiarą, udziela się w różnych wspólnotach, w dziełach ewangelizacji. Czy nie tylko mówi?
Czyli nie tylko mówi, ale po prostu... Zgadza się. Przede wszystkim daje świadectwo życiem. To słowem, ale większą wagę, przynajmniej dla mnie, odegrało to świadectwo czynem. Niczego ci nie kazała. Po prostu żyła swoim życiem i patrząc na to jej życie między innymi... Też właśnie zachwyt czegoś nastąpił. Takiego zapragnąłeś. A u ciebie, Sebastian? W moim przypadku myślę, że... Znaczy u mnie, jeśli chodzi o wiarę w rodzinie, to bardziej jest takie tradycyjne. Ja cały czas się zastanawiam w sumie, dlaczego ja jestem teraz w seminarium, bo... Jakoś... A rodzina też się zastanawia? Mam nadzieję, że już... Już może mniej, wydaje mi się. Chociaż ale był taki moment? Tak, na pewno był taki moment, bo no u mnie to wszystko było tak bardziej tradycyjnie. Myślę, że to wyrastało cały czas przez to, jak trwałem przy kościele. Ogólnie przy wspólnotach parafianych, ministranci czy Ruch Światło Życie, to wtedy jakoś wszystko wzrastało i to bardziej wydaje mi się, że tam religijnie się wychowałem. Chociaż na pewno w domu przez rodziców czy przez dziadków jakieś takie wzorce religijne, jak to powinno wyglądać w tradycyjnej polskiej rodzinie, to tam ta podstawa była. Tak, na dzień był dobry. Taki fundament, taka podstawa. A przed wami budowanie przez całe życie tej swojej postawy wobec Boga. To porządne. Dojrzewanie, no tak, i to porządne. I jeszcze mało tego, jesteście świadkami Chrystusa, bardzo szczególnymi, bo takimi naznaczonymi. Przyjdzie taki moment, że będziecie chodzić w sutannach z koloratkami i będzie na dzień dobry wiadomo, kim jesteście, tak? Odpowiedzialność? Dzień dobry też jest dobry. Oczywiście, zgadzam się. Polskie, tak. Teraz na pewno przyjdzie właśnie taki moment i właśnie, chociaż my jesteśmy teraz, niedawno sprawdzałem, liczyłem, to jest około pół roku Hanum zostało, tak? Zgadza się. Coś pół roku właśnie do sutanny. I rzeczywiście... 6-7 miesięcy. Czekacie? Tak. No, a czy jest takie, a czy może teraz właśnie skończyliśmy, znaczy ja dzisiaj skończyłem sesję, więc teraz w ogóle o tym nie myślałem. Sam mi się wydaje, że seminarium to trochę jakby, no, idzie swoim tokiem i też człowiek skupia się w tych ważnych rzeczach dopiero jak jest ich blisko, bo tak to, no nie. No tak, nie trzeba żyć tym, co jest tak, teraz, tak, a nie tym, co za dwa lata, czy tam za trzy, albo co już, jak wyjdziecie z seminarium. To będzie. Ale też na pewno... Za chwilę. No właśnie, podobno zobaczysz, szybko leci. Za chwilę. Właśnie, no ciekawe, jak to będzie. Ale jeszcze wydaje mi się, że seminarium jest ogólnie takim specyficznym, znaczy na pewno specyficznym miejscem. Wydaje mi się, że to ogólnie świadczenie tutaj na pewno wygląda inaczej niż przed. Znaczy tutaj inaczej będzie wyglądać w kapłaństwie. Chociaż wydaje mi się, że to jest naturalne. Na pewno strój jest bardzo ważnym środkiem świadectwa. Tak jak było, że na dzień dobry już widać, kim jesteśmy. I czasami też przychodzi taki moment zastanowienia, czy jesteśmy na to gotowi. I takim momentem na przykład przeżywaliśmy ostatnio były rekolekcje wielkopostne. Bardzo dobry czas, kiedy można spojrzeć na swoje postawy, rozważyć i także można po raz kolejny podejść do tematu nawrócenia. Powiem tak, jak pani redaktor wspomniała tutaj, też hasło Wielkiego Postu. Tak, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, ewangelicznie. Nawracajcie się, nie nawróćcie się, a nawracajcie się. A tak do rozmowy powrócimy już za chwilę. Odłączy od miłości Pana. On własnego Syna nie oszczędził, wydając Go za nas. Oto daje nam dzisiaj swoje ciało i krew, gdyż Jego miłość jest silniejsza niż śmierć.
Któż nas odłączy od miłości Pana? Jak niewinnego baranka na śmierć go zaprowadzono. Jego ciało jest naszą mocą w trwodze i nieszczęściu. Jego krew jest naszym życiem, jeśli trzeba umrzeć za nie. Przypomnę, że ze mną w studiu są klerycy Mateusz Golis i Sebastian Kosecki. Rozmawiamy o nawróceniu, a raczej o nawracaniu się. I teraz ten wątek chciałam poruszyć. Właśnie pytanie, od którego być może powinniśmy tę rozmowę zacząć. Co dla was znaczy nawrócić się albo też nawracać się? Bo to jest proces, który się powtarza inaczej, który trwa. Sebastian. Mi się tak to kojarzy, jak szczerze mówiąc myślałem o tym właśnie nawracaniu się. Dzisiaj miałem zaliczenie z religiologii i w jednej z metodzie określenia istoty religiologii była tak zwana metoda lingwistyczna i za Augustynem tam było, wchodzi to od nazwy reelegere, to jest ponowny wybór. I dla mnie właśnie nawracanie się to jest tak jakby ponowny wybór Jezusa, jako mojego Pana i Zbawiciela w moim życiu. Poświadczanie nieustanne tego wyboru, tak? Wobec siebie i wobec ludzi. Dokładnie, bo właśnie, bo często wydaje mi się, że można tak jakby myśleć, że na przykład to tylko i wyłącznie nawracanie się dotyczy, załóżmy, mojego ja, to co ja myślę i tylko na tym się skupię, bo tak naprawdę no Bóg jest, wiadomo, wszędzie. Moje życie jest jakby... opiera się na kontakcie z Bogiem, dlatego to dotyczy każdej sfery mojego życia, więc muszę zarówno nawracać siebie, tak wewnętrznie, jak i moje relacje z drugimi, ze sobą i z Bogiem. Więc to jest taki, wydaje mi się, szerszy kontekst i trzeba do tego cały czas wracać. Ja to tak teraz właśnie odkrywam, szczególnie teraz w tej sesji. Ja myślę, że to pozostanie z tobą na całe życie. Mateusz? Nawracanie to jest dla mnie szereg małych nawróceń. To znaczy, że kroczek po kroczku. Skoro Sebastian podzielił się religiologią, ja się podzielę filozofią. Tam pada takie słowo metanoia, to znaczy właśnie zmiana myślenia. Czyli nawrócenie może być takim małym kroczkiem, w którym zastanawiamy się, jak żyjemy, co robimy. I w tym właśnie momencie możemy podjąć decyzję ponownego wyboru, jak wspomniał Sebastian, ponownego wyboru Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, żeby na nowo uświadamiać sobie, kim On jest i naśladować wszystkie Jego postawy, wszystkie Jego cnoty, wszystkie Jego piękne cechy, a przez to stać się człowiekiem dobrym, człowiekiem, który świadczy, człowiekiem, który pokazuje... Ustępując trochę z samym sobą, zostawiając miejsce Chrystusowi. Zgadza się, to jest też takie na poziomie... Ale to nie takie proste jest. Właśnie. Bo czasami trzeba zrezygnować z własnego myślenia, że skoro zmiana myślenia... Czasami lubimy myśleć po swojemu, nawet myślę, że w życiu religijnym. Chyba nie czasami. Oj tak. Właśnie. To jest problem chyba wszystkich, z tym powracamy także do konfesjonałów, tak? Z takim kręceniem się w kółko. Również w życiu wiary niestety. My chcemy myśleć po swojemu, chcemy ułożyć życie po swojemu, a Pan Jezus daje nam dobre recepty, dobre rady w Ewangelii, dobrą nowinę. To teraz jeszcze taki temat, który też powinien być, dla was na pewno jest ważny, ale myślę, że dla każdego chrześcijanina, mianowicie codziennego kontaktu ze Słowem Bożym. W seminarium jest prościej. Tak. Mamy przeznaczone na to, no myślę, że codziennie co najmniej 45 minut. Jednak są osoby, które spędzają z tym Pismem Świętym dużo więcej czasu. Znamy takie przykłady. Również sami nie stronimy od Pisma Świętego. Przynajmniej mam taką nadzieję, Sebastian. Ale i to... Zażyłość ze Słowem Bożym jest niezwykle ważna, przede wszystkim z Ewangelią. No, tym się karmicie, czy też karmimy się. Zgadza się. Mhm. To jest dla nas miejsce spotkania z Chrystusem, który pokazuje nam, jak żyć, jak możemy ustawić kolejny nasz krok. Bo tak możemy sobie porównać drogę życia do takiego korytarza, w którym jest ciemno. I jest takie też słowo, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce, że możemy po prostu przejść kolejny krok. Sami nie gaśmy tego światła, prawda? Tak jest. Nie chowajmy go gdzieś, bo się potkniemy wcześniej czy później. Raczej wcześniej. Dokładnie. Wydaje mi się też, że ogólnie Pismo Święte,
ja tak widzę po swoim życiu, na pewno nie tylko po moim, bo to jest, wiadomo, według teologii jest to księga objawiona, wiadomo, przez, wiadomo, Bóg przemawia do swoich ludzi, do swojego ludu. I ja też w swoim życiu widzę takie sytuacje, że bardzo często Bóg konkretnie do mnie przemawia właśnie przez Słowo Boże. Jak mamy rozmyślanie w seminarium, zawsze, co prawda, rano, wcześniej rano. Uśmiechasz się, jakbyś nie był wtedy jeszcze do końca obudzony. Dokładnie, to tak często, różnie to bywa, wiadomo, jak to jest w życiu, ale, jak, ale da się czasami skupić, chociaż wiadomo, to też wydaje mi się, że jest dobra, jakby dobra praca nad sobą, że mogę wstać, muszę wstać wcześniej, no i pracuję nad tym, no i ćwiczę się też. Ale ogólnie ja tak staram się, jeśli chodzi o rozmyślanie, o kontakt z Pismem Świętym, traktować to tak bardzo osobowo z Bogiem, że Bóg konkretnie do mnie chce coś powiedzieć i co On chce do mnie powiedzieć, bo wiadomo, to jest relacja pomiędzy mną a Jezusem i On nie daje mi tego słowa po to, żebym sobie przeczytał i wiedział, o co chodzi, jak tam dawniej wyglądało to 2000 lat temu, czy jeszcze wcześniej, chodzi o Stary Testament, ale On konkretnie chce mi coś przekazać i już... Mówi do ciebie. Tak, konkretnie do mnie i ja to muszę odebrać, bo jeśli miałem takie sytuacje w swoim życiu, że Bóg konkretnie coś powiedział i od razu uśmiech się pojawia na twarzy, wiem o co mu chodziło, bo to nie przychodzi zawsze od razu. Ale od razu to przyjmujesz? Właśnie. Czy też okazuje się, że udajesz najpierw, że nie słyszysz, tak? Zależy, to nie jaka do ciebie, to jest do sąsiada z ławki, tak? Czy z seminarium, a to nie do mnie. Właśnie, bo to zależy, bo czasami jak jest coś dobrego, to myślę, że bez problemu każdy to przyjmie. Jeśli jest coś trudniejszego, to wtedy już trzeba na tym posiedzieć i powiedzieć się, czy na pewno do mnie, jeśli tak, no to trudno, biorę to na klatę. Tak, to jest życie. Dokładnie. No i wydaje mi się, że tak, trzeba to przyjąć. Po prostu trzeba to przyjąć. Tak, po prostu trzeba to przyjąć. To nawracanie się odnosimy do siebie, taką mam nadzieję, że przede wszystkim do siebie, od siebie zaczynając, ale nawracajcie się i głoście Ewangelii. To jest też wasze zadanie i dziś, i jutro, i na zawsze tutaj na ziemi. I taka ogromna też odpowiedzialność, tak, bo głosząc słowo, głosząc Ewangelię, głosząc dobrą nowinę, nowinę o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że w Nim jest zbawienie, no też niesiecie ogromną odpowiedzialność za tych ludzi, którym głosicie. Oni oczywiście robią z tym Słowem Bożym zgodnie z wolną wolą to, co zechcą, ale jest coś takiego jak świadomość, jak odpowiedzialność tego, że się głosi. Chyba. Dlatego właśnie też tak ważny jest kontakt ze Słowem Bożym, żeby sercem... Z tego i Salomon nie naleje. Tak, tak? Żeby sercem i pragnieniami przybliżyć się jak najbardziej do Chrystusa. Kiedy przybliżymy się jak najbardziej do Chrystusa, będziemy z Nim w ścisłym związku, to można powiedzieć, że wtedy ta odpowiedzialność jest bardziej odpowiednia dla nas, że dajemy sobie bardziej radę, im bardziej jesteśmy bliżej Chrystusa. Myślę, że taka jest zależność tutaj. Czyli ta bliskość Boga, ona jest istotna. Dbanie o relacje. Tak, mnie, jak pani redaktor jeszcze mówiła o tej odpowiedzialności za tych ludzi, do których jesteśmy posłani, przypomina mi się, kiedyś chyba nam ojciec duchownej konferencji wspominał świętego Jana Maria Wianeya, który to, będąc posłanym na parafię, miał tam bardzo małą, bodajże 100 parę osób, jakoś tak to było. Pamiętam, że bardzo się wzbraniał przed tym, nie chciał tego, ponieważ miał tego świadomość, że za każdą tą duszę jest odpowiedzialny. No i rzeczywiście tak jest, bo ci ludzie, których Bóg stoi w naszej drodze, my jako przyszli kapłani, jesteśmy za nich odpowiedzialni, musimy ich przybliżać do Boga, to jest nasza odpowiedzialność. I rzeczywiście, jeśli my sami nie mamy jakiejś wiedzy, nie czytamy Pisma Świętego, no to co im powiemy, tak jak właśnie z pustego jest, on nie naleje. No musi tak. Być jakiś konkret. Znajomość słowa to jest jedno, ale też kontakt z Bogiem i nieustanna modlitwa to jest drugie, bo myślę, że to jest najważniejsze i tak naprawdę to nauka w seminarium, przyswajanie wiedzy to jest jedna rzecz, ale codzienne zginanie kolan i już teraz pamiętanie o tym, że gdzieś traficie do ludzi, którym będziecie głosić, którymi będziecie się jako pasterze opiekować, to już teraz powinno być. Taka świadomość, że to nie jest jakiś żart. Dokładnie. Tylko to jest życie. Bardzo dobrą rzeczą, myślę, że w seminarium jest to, że żyjemy we wspólnocie i tam w jakiś sposób docieramy się ze sobą. I więc obok świadectwa słowem dochodzi również świadectwo czynem. Mimo, że życie we wspólnocie jest dosyć trudne i niesie ze sobą różne problemy, nowe, ciekawe sytuacje, to jednak jest tam też przestrzeń takiej... To jest lekcja.
Tak, doskonała lekcja tego, jak możemy świadczyć o Jezusie swoimi czynami. Przez choćby nawet drobny uśmiech, poprzez drobną przysługę. Uczymy się tego. Tylko, że właśnie tak odczuwam, że w seminarium, gdzie życie jest to wspólnotowe, to ten uśmiech, czy ta drobna przysługa, czy dobry uczynek trochę więcej waży. Takie mam odczucie, że to jest trudniejsze. Myślę, że tak do braci, niż na przykład do obcej osoby wyciągnąć rękę. No bo być może do obcej osoby to jest też tak, że jest trochę mniejsza odpowiedzialność. Tu się znacie, jesteście ze sobą, powracacie do siebie, jesteście w jakiś sposób razem. No i niesamowitą lekcję macie dla siebie na przyszłość także. Tak jest, także pokory wobec braci, wobec własnych słabości, że czasami aż nie chce się pomóc takiemu drugiemu człowiekowi, tak jak jestem kochaj słaby. Kochaj bliźniego. Dokładnie. Jak siebie samego, czyli najpierw trzeba zacząć od akceptacji swojej osoby, ale później też kochać bliźniego każdego, a nie wybranego tego, który jest miły, który pachnie i który jest zadbany na przykład, tylko każdego. Do rozmowy powrócimy za chwilę. Thank you.
Powracamy do rozmowy. Klerycy Mateusz Golis, Sebastian Kosecki z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie są moimi i Państwa gośćmi. To ja teraz o tym powołaniu, bo zaczęliśmy rozmowę od nawrócenia i przy tym chciałam temacie pozostać, ale w kontekście waszych osobistych powołań, a raczej tego, że na nie odpowiedzieliście, bo to, że Bóg każdego woła do konkretnej roli, czy też na konkretną drogę, mówi mu, żeby wszedł, to jeszcze nie znaczy, że każdy to w ogóle usłyszy i zaakceptuje. Wy swoją drogę zaakceptowaliście. I jak na to patrzycie? Czy też patrzycie na to w kontekście swojego nawracania się? Dla mnie to jest nierozłączny element. Łączę postawę nawracania się i tego nawrócenia, tego szczególnego pierwszego, do tego, do powołania, które obecnie rozeznaję. Mianowicie, tak jak już wcześniej wspomniałem, takie wyjście na pustynię. To jest dla mnie kluczowy moment w każdym właśnie nawracaniu się i rozeznawaniu. Kiedy wychodzę na pustynię, mogę się skonfrontować z własnymi słabościami, mogę skonfrontować się też ze Słowem Bożym, spotkać Boga w żywym słowie. Nie masz gdzie uciec wtedy. Tak, trzeba, i to, tak, to jest trudne, taka konfrontacja. Czasami aż boli. Tak, bo czasami to jest tak w życiu, że mamy tyle aktywności różnych, że trochę się nimi zasłaniając, nie mamy czasu stanąć ze sobą i z Bogiem twarzą w twarz. A na pustyni wyjścia już nie ma, tak? Dlatego każdej osobie, która w jakiś sposób zastanawia się nad swoim życiem, polecam taką formę, żeby po prostu udać się na pustynię, tak jak też wskazuje nam Ewangelia w czasie teraz Wielkiego Postu, gdy Jezus udał się na pustynię. Polecam właśnie takie wyciszenie, kontakt ze Słowem Bożym, konfrontację z samym sobą. I wtedy Pan Bóg mówi, działa. Mhm. I to nawracanie się łączy się z rozeznawaniem powołania. Mhm. Tak myślę. Sebastian? Taka Boża pułapka się skojarzyło. Zabrzmiało? U mnie właśnie tutaj rzeczywiście, teraz sobie w sumie uświadamiam, bo naprawdę powołanie i nawracanie to są takie rzeczy, dwie rzeczy nierozłączne wręcz. Bo tak jak wspominałem wcześniej, u mnie nawrócenie to był taki moment uświadomienia sobie, że Bóg istnieje, że mnie kocha. No i to niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Coś trzeba z tym zrobić. Tak, coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście to nie było pójście do seminarium, pierwsza myśl, tylko w ogóle jakaś bardziej. A jaka była ta pierwsza? Pierwsza myśl, że wypadałoby się jakoś modlić tak bardziej świadomie, że jakąś tą relację trzeba pielęgnować. I dopiero i tak z czasem trwałem w kościele, tak jak mówiłem, najpierw byłem ministrantem. To w ogóle bycie ministrantem przyciągnęło mnie w ogóle, że w kościele jest spoko, że jest tam fajnie. To było takie bardziej dziecięce spojrzenie. Potem, gdy wstąpiłem do ruchu Światło Życie, właśnie wtedy był ten moment takiego prawdziwego nawrócenia, zobaczenia, że Bóg istnieje. Takie wielkie wow. Tak, takie właśnie wtedy wielkie wow. Tym bardziej, że właśnie widząc swoich znajomych z gimnazjum czy z liceum, że oni... Znaczy, że ja mogę być szczęśliwy, radosny, będąc na przykład w kościele, może wtedy jeszcze nie codziennie, ale dość często przychodząc na spotkania, nie robiąc tego, co inni. I to mi naprawdę daje frajdę. I wydaje mi się, że takie trwanie w kościele to we mnie tak jakoś budowało tą taką świadomość, że w pewnym momencie pojawia się myśl, że może kapłaństwo. Oczywiście na początku było takie pierwsze odrzucenie, no hello, chyba raczej nie. Ale potem jakoś ta wracała, ta myśl. I szczególnie w liceum, mi się wydaje. W liceum ona jakoś tak wracała. Wiadomo, u mnie to było takie naturalne, że jakoś odrzucałem, ale cały czas krążyła, wierciła. I u ciebie tak... było naturalne, że odrzucałeś, tak? Tak, tak mi się wtedy wydaje, no, bo to właśnie jakoś, że to odpychałem. Ale potem przyszedł taki czas, że zacząłem się na poważnie zastanawiać, właśnie to było w liceum. I to z czasem ta pewność wzrastała. No i postanowiłem, że spróbuję, że to może być to, chociaż już miałem też inne plany, ale jednak zdecydowałem się, że skoro... A te inne plany to co to było? Język angielski i dziennikarstwo, takie, albo jakiś inny język, głównie języki obce. Powiem tak... To się nie wyklucza wszystko. Właśnie, to odkrywam właśnie teraz seminarium, bo to było też trudne w pójściu do seminarium, że idę do seminarium przezreznować. Tak, właśnie poznałem niedawno jednego księdza dziennikarza i ma się całkiem dobrze, więc rzeczywiście to też jest tak to teraz. Tak myślę, że ma się dobrze. To teraz jest takie budujące, że rzeczywiście można się realizować będąc kapłanem. No ale właśnie... To jest chyba oczywiste, no ale dobrze. Rozumiem, że trzeba było do tego dojrzeć. Tak, tak. Zobaczysz to inaczej. W moim przypadku szczególnie. I właśnie to nawracanie się, teraz to widzę w seminarium, bo wydaje mi się, że teraz będąc klerykiem uświadomiłem sobie, że naprawdę jest ta potrzeba nawracania się poprzez sakrament spowiedzi, poprzez taką pracę nad sobą, że rzeczywiście to po pierwsze ma sens, bo widzę owoce tego, że to skutkuje po pierwszym roku, bo teraz jestem w połowie drugiego, więc już widzę, jakie to ma efekty, ta praca nad sobą i ciągłe nawracanie się. Mhm. To teraz jeszcze pozostańmy może w temacie sakramentu pokuty i spowiedzi, bo rozmawiamy w czasie Wielkiego Postu.
Tak jak powiedziałeś, jest to nieustannie związane i niezmiennie związane z nawracaniem się. Jak patrzycie na ten sakrament sami osobiście, jak o nim opowiadacie też znajomym? No bo ja wiem, ile on przynosi radości, tak? Ale nie wszyscy to wiedzą. Ogólnie na początku dla mnie był taki, byłem lekko zszokowany, gdy się dowiedziałem w seminarium, że spowiedź to jest co dwa tygodnie. Bo dla mnie było... Ale to za rzadko czy za często? Za często. Bo dla mnie, znaczy nie to, że myślałem, że jestem święty, ale jakoś tak wystarczyło. Wydawało mi się, że raz tak, na miesiąc zbiorę. Chodzi, tak? No właśnie, raz na miesiąc zbiorę wszystkie grzechy. Wyspowiadam się, bo aż tak, no wydaje mi się, że często zbiorę się... Zbiorę wszystkie grzechy, dobre, no. Tak, że się nie grzeszę tak ciężko, tak często, tylko raz na miesiąc wystarczy. Ale z czasem zobaczyłem, że tu nie chodzi też tylko o to, żeby te grzechy ciężkie, żebyś z tego wyspowiadać, chociaż to jest oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim chodzi o łaskę, którą otrzymuję. I trwanie w tej łasce. Tak, trwanie w tej łasce i praca nad sobą, nad tymi małymi rzeczami, które mogą prowadzić do tych większych. I w seminarium to mnie naprawdę dużo uświadomiło i rzeczywiście te dwa tygodnie naprawdę dużo daje, bo człowiek właśnie widzi, że ma tą łaskę i w niej może trwać. Mateusz? U mnie to troszeczkę podobnie na pewno też łaska związana ze spowiedzią, ale także możliwość konfrontowania tego, jak ja myślę. Czy moje myślenie jest na pewno bliskie Chrystusowi? Czy zaraz nie myślę znowu o czymś swoim? Żeby tak po prostu nie... Bo dobrze właśnie, Sebastian podkreśla tutaj, że częsta jest ta spowiedź. I to jest moim zdaniem świetne, bo człowiek to jest taka istota, przynajmniej ja po sobie to doświadczam, że jest. Za bardzo lubię myśleć po swojemu i myślę, że spowiedź to jest doskonały moment na to, oraz rachunek sumienia oczywiście, na to, żeby powrócić do właściwego patrzenia na świat. A jak mówicie, jak rozmawiacie z rówieśnikami? Ja tu już pytam o takie kontakty pozaseminaryjne, bo no takie, ja wiem, że z powodu tego, ile macie zajęć, to one nie są zbyt częste, ale jednak są. O co was pytają najczęściej? Czy pytają na przykład o spowiedź, o fakty nawrócenia się, o wasze powołanie? O co was pytają znajomi? Myślę, że jest duże zróżnicowanie. Jedni przychodzą faktycznie, żeby posłuchać o to, dlaczego tam jestem, jak tam jest... Też pytają na przykład o powołanie, ci bardziej tacy zaciekawieni, bardziej może otwarci. Może też szukający. Albo poszukujący, zainspirowani na przykład wyborem, który ja podjąłem pod wpływem też łaski Bożej. A z drugiej strony spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą z jakąś wizją już swoją świata, którzy raczej nie dają się przekonać, ale widzę, że bardzo potrzebują wysłuchania. To znaczy, że oni w głębi duszy pragną też zejść na takie miejsce spotkania, konfrontacji, gdzie być może również odkryją własną drogę do spotkania z Chrystusem. Niekoniecznie drogę kapłańską czy zakonną. Oczywiście. U mnie bardzo często pojawia się takie, może nie tyle pytanie, co stwierdzenie, ja u ciebie się nie spowiadam, albo ja u ciebie się na pewno spowiadam, jak będziesz księdzem. Często są tak ludzie patrzą, chociaż wiadomo, że to długa droga, chociaż może minąć szybko. Ale jeśli chodzi o takie rozmowy już takie poważniejsze na temat spowiedzi, wydaje mi się, że często wychodzą podczas tych rozmów takie rzeczy, że coś jest na przykład grzechem, a coś, no bardziej, że coś jest grzechem, że często młodzież... Dziwi się, że coś tak, jest dziwi grzechem? Się, że właśnie, że Kościół na przykład tego zakazuje. Takie standardowe tematy, wydaje mi się, że na większości katechez w liceach czy w gimnazjach powracają. Też. Tak, że to wraca. Myślę, że nasza pozycja jest może o tyle łatwiejsza, że jak mamy swoich rówieśników, ludzi, których znamy, to jest nie ten autorytet taki stanowiony, że jest nauczyciel i że muszę go słuchać i nie chcę go słuchać, bo muszę, tylko że to już relacja bardziej na zaufaniu się opiera, więc wtedy łatwiej jest przekazać pewne wartości, które uważamy za słuszne. Jeszcze o jedną rzecz chciałam was zapytać. Czy macie w ogóle taką świadomość, myśląc o sobie w kategoriach już przyszłości, myśląc o sobie jako księżach, przyszłych kapłanach, bo mam nadzieję, że to się tak skończy, to wasze bycie w seminarium, to czy myślicie już o tej pierwszej osobie, czy modlicie się już o tę pierwszą osobę, czy za tę pierwszą osobę, która przyjdzie do was właśnie się wyspowiadać? Czy nie myśleliście jeszcze o tym? Ja dziękuję za pomysł, bo szczerze mówiąc jeszcze nie wpadłem ten, że pomodlić się za osobę. Ja tak wtrącę o tę osobę, która przyjdzie. To dobrze, to przyda się jej ta modlitwa na pewno. Wydaje mi się, że to jest daleka perspektywa, dlatego wydaje mi się, że... Zobaczysz, jak szybko czas upłynie. No rzeczywiście. Na pewno jest wartościowe, że w ogóle wydaje mi się, że może nie konkretnie nam to mówiono, a żeby modlić się za ludzi, którzy do nas przychodzą ogólnie, a szczególnie w sakramencie pokuty. Kiedyś to będzie, bo rzeczywiście potrzebna jest ta łaska tym ludziom. Potrzebna jest łaska tym ludziom i myślę, że też każdemu z kapłanów jest potrzebna ogromna łaska, dlatego że spędzają czasami w konfesjonale nie 5 i nie 10 minut, tylko o wiele więcej, wysłuchując rzeczy, których tak naprawdę świadomie nigdy by słuchać być może nie chcieli.
Więc za siebie nawzajem chyba też się musicie modlić. Oj tak, to jest naprawdę świetny pomysł, tak jak wspomniał Sebastian. Ale myślę, że no, czasami brakuje nam też takiej właśnie takiego pomysłu na modlitwę dobrą, ale też jak wspomniałem Sebastian... Pomysłem na dobrą modlitwę jest zawsze jedna, jedyna modlitwa. Boże, rób z moim życiem to, co chcesz. To jest najpiękniej. Też taka postawa nawrócenia wtedy się prezentuje. No. Mi się jeszcze tak kojarzy teraz, jak pani Redzgor to powiedziała, czytałem niedawno na takiej stronie Banita. Słyszałem właśnie na takiej stronie Banita, że dokładnie już nie pamiętam, teraz będę parafrazował, to będzie chyba jakiś święty, że Panie Boże, daj mi siłę, żebym mógł zrobić wszystko, a potem żądaj ode mnie, czego tylko chcesz. Że tak naprawdę, że o to chodzi, żeby zaufać całkowicie Bogu i potem cokolwiek by się nie działo, jeśli to będzie z Bogiem, to wszystko będzie okej. No to mam nadzieję, że takie będzie i jest wasze życie i to nawrócenie, nawracanie się, nigdy go nie zostawicie tak naprawdę, że będzie wam towarzyszyło. Mateusz Golis, Sebastian Kosecki, klerycy, drugi rok seminarium, wyższe seminarium duchowne w Częstochowie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo.
gąbkoma ukryta w szczelinach przepaści, w zagłębieniach skały. Słodki jest twój głos, jesteś pełna wdzięku. Powstań ma przyjaciółko, piękna ma i pójść. Wstanę, podnieś się, podnieś zęby. Seminarium to nie fabryka produkująca księży, ale miejsce, gdzie młodzi mężczyźni stają się żołnierzami Chrystusa. Wieczór pod koloratką w Radiu Fiat. Zapraszają rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz klerycy.